Yo, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, drugim już odcinku z serii Gplayowych zawodów na modach. Ogólnie dzisiaj mam dla was dosyć ciekawą mapkę, która jest na zasadzie wyścigu z Lucky Blockami. Tak więc serdecznie zapraszam do oglądania, a jeśli film wam się spodoba, nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę. Oczywiście, tak jak to było zawsze, zapraszam bardzo serdecznie do wpisywania waszych wyników właśnie z tej mapki w komentarzu, a jeśli chcecie, możecie nagrać filmik z mapki, no i oczywiście ja tam wam zlajkuję, żeby nie wiem, może ktoś to zobaczy kiedyś. Wiem, że lajki na YouTubie dużo dawały, nie wiem jak w sumie jest teraz, ale coś tam wykombinujemy. Okej, a więc ogólnie mam jeszcze dla was ważną informację dotyczącą właśnie licznika czasu, który jest w sumie tutaj aktywowany. Otóż, żeby on właśnie działał, będziecie musieli wpisać 4 komendy i zrobić jedną rzecz. Tak więc to wytłumaczę wam na końcu tego filmu dla tych właśnie chętnych, którzy będą chcieli przechodzić mapkę i mieć właśnie działający licznik czasu. Okej, ogólnie możemy już zaczynać, a więc tutaj mamy takie jakieś zasady i informacje. Witaj na Gplayowych zawodach na modach 2. Żeby poprawnie przejść mapę, musisz mieć zainstalowaną modyfikację Lucky Block, właśnie to jest bardzo ważne. Ogólnie tą modyfikację przedstawiałem, link do niej będziecie mieli również w opisie i link do poprzedniego filmu również będziecie mieli w opisie z Gplayowych zawodów na modach 1. Oczywiście tutaj informacja miłej gry i zasady. Zniszczyć wszystkie Lucky Blocki na mapie. Nie niszcz żadnych bloków oprócz Lucky Blocków i bloków zespawnowanych przez Lucky Blocki. Graj na poziomie easy. Oczywiście my mamy easy. Graj uczciwie, nie oszukuj, baw się dobrze. No i tutaj mamy jeszcze taki napis powodzenia. No i w sumie możemy zaczynać, tak więc takie wstępne wszystkie informacje już wam powiedziałem. No i co? Możemy zaczynać. Okej, w takim bądź razie za 3, 2, 1, ruszamy. Okej, jak widzicie, licznik czasu został włączony. Odlicza nam czas w scoreboardzie. I widzicie, że tutaj na mapce poustawiane są właśnie Lucky Blocki, które musimy niszczyć. Jeśli oglądaliście prezentację mojej modyfikacji, no to wiecie, że jeśli zniszczymy Lucky Blocka, może się zdarzyć kompletnie wszystko. Na przykład w ten właśnie sposób zamyka nas właśnie w takim więzieniu i spada na nas lawa. Oczywiście spawnujemy się tutaj na spawnie i następnie musimy znowu dalej ruszać i po prostu jak najszybciej dojść do końca tej mapy, niszcząc po drodze oczywiście wszystkie Lucky Blocki. Okej, tak więc lecimy dalej. Ogólnie pomysł na właśnie mapkę wy podesłaliście mi na Facebooku. Ogólnie mojego Facebooka oczywiście macie w opisie, tam piszę najważniejsze informacje na temat mojego kanału. Jeśli się coś dzieje, to oczywiście wszystko tam będzie napisane, dlatego bez problemu możecie tam lajkować. I wszystkim właśnie, którzy mi podsyłają jakieś pomysły, pomagają, jeśli mam jakiś problem, serdecznie dziękuję. Okej, jak widzicie, na razie mam dosyć dużo szczęścia, ponieważ jakieś mega wielkie nieszczęście mnie nie spotkało do czasu. Jak widzicie, znowu coś teraz się stało i creeper! Ło, nie. Okej, mamy mieczyk, widzę, że mam mieczyk. Oby tylko tutaj dookoła nas nie było jakichś innych mobów. Okej, jest drugi creeper, zaraz zginę. Okej, tutaj jest kolejny Lucky Block. Ja go może zniszczę, zanim zginę. Okej, creepera udało nam się zabić. Niestety nic nie widzę. Widzę tylko złote jabłka. No ale co, lecimy dalej i niszczymy kolejne Lucky Blocki. Jak widzicie, zespawnował tu się nam znowu duży zombiak. W sumie pierwszy raz, ale wcześniej sobie przechodziłem tą mapkę i mi się również zespawnował. No i widzicie, niestety włączyła się noc. Ale my już jesteśmy praktycznie przy końcu tej mapki. Wow, nie spodziewałem się, nawet już lecą fajerwerki i dostaliśmy pełno diaksów. Dobra, klikamy guzik. No i udało się, jak widzicie, właśnie ukończyliśmy mapkę. Naprawdę teraz mi się przyfarciło, bo sprawa nie wygląda tak prosto, trzeba mieć naprawdę dużo szczęścia, żeby po prostu
trafiać na jakieś dosyć ciekawe i szczęśliwe rzeczy, jeśli niszczymy Lucky Blocki. Tak więc serdecznie dziękuję za oglądanie. Myślę, że mapka wam się spodobała. W sumie sami chcieliście, żebym coś właśnie na takiej zasadzie zrobił. No jeśli chcecie właśnie przechodzić tą mapkę, to teraz na końcu pojawi się taki króciutki poradnik, co trzeba zrobić, żeby właśnie ten licznik czasu działał. Ogólnie moje punkty, mój czas to jest 1360. No i taki właśnie jest mój wynik na tej mapie. Wy teraz będziecie mieli na ekranie wzór, w jaki możecie wpisywać wasze wyniki i po prostu chwalić się w komentarzu pod filmem. Dlatego serdecznie zapraszam właśnie do komentowania i lajkowania. No i jeśli ktoś chce wiedzieć, jak właśnie uaktywnić ten licznik, no to oglądajcie ten film dalej. Ok, jeśli zainstalowaliście już modyfikację Lucky Block i wgraliście moją mapkę do waszych Minecraftów, musicie teraz zrobić po pierwsze kliknąć Escape i tutaj kliknąć Open to LAN. Następnie musimy tutaj wybrać tryb Creative i tutaj zmienić on off na on. Klikamy Start LAN World i teraz to jest nam potrzebne do tego, żebyśmy mogli wpisać potrzebne komendy właśnie, które będą uaktywniały naszego scoreboarda i będzie nam liczył punkty. Ogólnie są to cztery komendy. Pierwsza wygląda w ten sposób. Ogólnie będziecie te komendy mieli w linku podanym w opisie, dlatego wystarczy, że je skopiujecie i wkleicie, jest ich cztery. Ok, no i jak widzicie, po wpisaniu tych wszystkich czterech komend, które tutaj widzieliście, możemy już zaczynać grę. Ogólnie tej gry tutaj Open to LAN, to się tym nie musicie przejmować. Możecie normalnie zaczynać teraz grę, to znaczy kliknąć guzik. Jak widzicie, czas zostaje naliczony. Mogę teraz lecieć i po prostu przechodzić mapkę. Tak więc w ten właśnie sposób włączamy właśnie ten licznik czasu. Myślę, że to nie jest jakaś skomplikowana sprawa i bez problemu sobie dacie radę. Jeśli nie, możecie pisać w komentarzu, na czym polega wasz problem. Tak więc na ten film to by było na tyle. Myślę, że wam się spodobał. Żegnam się z wami. Dzięki, cześć i na razie. Jeśli chcecie więcej, napiszcie mi o tym oczywiście w komentarzu. Możecie również kliknąć lajka. Tak więc trzymajcie się. Cześć.